Myślę, że w tej walce o tym, kto wygra, nie zadecydują umiejętności i skille i to, w czym jesteś dobry, bo jeden i drugi jest dobry w tym samym. Tą walkę wygra ten, który lepiej poradzi sobie z płaszczyzną, która dla jednego i dla drugiego jest nowa. Dokładnie tą płaszczyzną, która oddziela kickboxing od zawodowego MMA. Z Tomkiem biliśmy się w kickboxingu, to była moja druga zawodowa walka. Tomka chyba 22, to było w 2015 roku, także minęło 8 lat. Moje wspomnienki na zapasom z Aregą, tu samozrejmy krasne wspomnienki, dlatego że sam ten to zapas wygrał. Przegrałem ją decyzją po 5 rundach. Wspominam sobie, że to był bardzo ciężki zapas, dlatego że Areg jest bardzo twardy bojownik. Ja byłem liczony, Tomek był liczony, także to była fajna, wyrównana walka. Zwycięzca ten lepszy, a bo są to ja w to przypadku. Niewiele wiedziałem o tym sporcie, ważyłem 14 kilo mniej. Lubię rewanże, miałem 4 rewanże w swoim życiu, wszystkie wygrałem. Tomek chyba jest ostatnią osobą, której się jeszcze nie zrewanżowałem za porażkę, także bardzo chętnie to zrobię. Myślę ci, że Arek Wroszek się bardzo zmienił. Muszę powiedzieć, że bardzo zosilnił. Jego techniczna stranka išla bardzo hore. Więc porazil proste światową legendę Badr Hariho. W dzisiejszych czasach nawet dwukrotna wygrana z gościem, o którym zawsze się mówiło, że jest najniebezpieczniejszym człowiekiem na tej planecie, no nie daje ci gwarancji, że będzie zapełniał halę. I ja się skupię na tym, żeby zostawiać swoją wizytówkę sportową, gdzie się nie pojawię i na pewno kiedyś mi się to odpłaci. On nad Badr Hari mógł wygrać, ale ja wygram nad Arekom Wroszekom. Sorry, także Tomasz Możny jest... This is only one, Slovak Giant. Ja som robil 15 rokov, som zapasil v K1. Ja som sa dopracoval do najvyššej federácii sveta kickboxingu v Glory. Ale mám pocit, že som sa našiel celkom aj v tom MMA. Že už keď toho supera dostanem na zem, tak tieto kladiva ho budú musieť uzemniť. Sorry, Arek, sme kamaráti, ale... Myślę, że najcięższe walki mam za sobą i Tomasz Możny, mimo naprawdę bardzo wysokiego poziomu, nie wzbudza we mnie żadnego strachu. Do tego Tomek pomaga mi w przygotowaniach do moich ostatnich walk kickboxingu. Znamy się bardzo dobrze, jest moim, naprawdę mogę powiedzieć, takim zagranicznym kolegą. Sparowaliśmy razem. Myślę, że te sparingi lepiej, żeby ich nie brał pod uwagę, bo jeszcze tego może zgubić. Arek a Sara Rasadova są ich fight. Był to bardzo ciężki suboj. Obaja ukazali obrovské srdce fightera. Tomek Sarara bol u mňa v gyme, ja som sa pripravoval so Sararom na tento zápas. Myslím si, že zápas ja a Arek Wroszek bude podobný ako Wroszek so Sararom. Ja si myslím, že v tomto zápase padne KO, lebo obidvaja sme prudkí bojovníci. Bardzo ciekawy rewanż. Dwóch kickboxerów zamienia rękawice z 16 uncji na rękawice do MMA. Zapowiada się po prostu ostra bitka. Ja jestem przekonany, że wygram tą walkę. Tym bardziej, że wiem, jak ja do tej walki się przygotowuję, wiem, jak pracuję. Wyjeżdżam na naprawdę ciężkie obozy, robimy bardzo ciężkie sparingi z najlepszymi zawodnikami na świecie. Jest takie powiedzenie, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w ringu i myślę, że w moim przypadku sprawdza się to znakomicie. A myslím si, že Arek Wroszek to kvalitný borec, ale nastúpil som aj proti silnejším borcom, ako je Arek. Viem, že je nebezpečný, ale viem, že bývalo gorzej. Znam jeho mocné strony, znam jeho slabé strony. Tomek potrafi naprawdę machnąť časem nogą, nevedomo skąd, nevedomo v jaký spôsob. Po prostu môže zaskočiť, je do tego duży. Ja ako Slovák sa teším, že môžem zapasiť v tom KSV a že to bude práve tu na v Čechách. KSV je to najlepšia organizácia v Európe, v MMA. Ja walczyłem na kilku kontynentach, bardzo lubię walczyć za granicą. Myślę, że to też zachęci kibiców do przyjścia. A zobaczcie, jak będzie rodziło sobie dwóch wielkich kickboxerów w pojedynku MMA. Myslím si, že tento zápas bude úplne o niečom inom, keďže medzi K1 a MMA je rozdiel v tom vlastne, že sa bojuje aj v malých rukavičkách a v takejto ťažkej váhe, ako som ja a Arek, tam stačí jeden silnejší úder, presnejší a je po zápase. Arek, tvoje posledné zápasy sa vezú na víťaznej šnure, ale teraz prichádza Slovak Giant, takže bude to niečo iné. Teš sa. Kamaráde,
See you, brother. Tomek opowie ci o mojej filozofii życiowej. Zawsze kierowałem się zasadami, moralnością, przyjaźń, dane słowo były dla mnie rzeczami bardzo ważnymi. Dobrze zresztą o tym wiesz, bo znamy się już wiele lat, ale to wszystko zostawiam zawsze w momencie, gdy wchodzę do klatki. W klatce nie ma szacunku, nie ma przyjaźni, tam jest tylko przemoc, tam jest tylko krew i to czekacie z mojej strony w Liberce. Ahoj Czesi, zwołaj nas na swój zapas. Widzimy się na KSW 79.